Wielkopolski ród opalińskich, herbu Łodzia, konkretnie jego sierakowska gałąź, znany jest przede wszystkim dzięki wojewodzie poznańskiemu Krzysztofowi Opalińskiemu, który wśród potomnych zasłużył sobie na mało pochlebną opinię zdrajcy. To on w lipcu 1655 roku skapitulował przed Szwedami, rozpoczynając tym samym potop. Ród opalińskich nie zaczynał i nie kończył się jednak na tej jednej postaci, a i ona nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Wśród wielu przedstawicieli łodziców, jak zwano opalińskich, nie brakowało świetnych wodzów, polityków, administratorów i mecenasów kultury. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o najważniejszych przedstawicielach tej ważnej wielkopolskiej familii. Przyczynkiem do opowieści jest okrągła 400. rocznica śmierci Piotra Opalińskiego, jednego z twórców potęgi rodu. Człowieka, który uczestniczył w wyprawie moskiewskiej królewicza Władysława, a potem obronie twierdzy chocimskiej roku 1621. A przy tym zręcznego polityka i jednego z najważniejszych senatorów w kraju. 17 stycznia 2024 roku z inicjatywy Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie z tej okazji odbyły się uroczyste obchody. Encyklopedia Staropolska włączyła się w ich organizację, czego efektem jest dzisiejszy odcinek i kolejny poświęcony sarkofagom opalińskich, będących najcenniejszym eksponatem prezentowanym w tutejszym muzeum. Za ilustrację dzisiejszego odcinka posłużą nam widoki zrekonstruowanego Zamku Opalińskich w Sierakowie, a także liczne architektoniczne pamiątki związane z Opalińskimi, rozsiane w całej Wielkopolsce, m.in. w Poznaniu, Opalenicy czy Włoszakowicach. Skąd wzięli się Opalińscy? Początki tego rodu sięgają średniowiecza. Początkowo zwali się Blińskimi. Dopiero w połowie XV wieku jeden z przedstawicieli rodu, Piotr z Blina, zakupił dobra opalenickie i odtąd przedstawiciele familii zwali się Opaleńskimi, Opalenickimi, aż w końcu Opalińskimi. W XVI wieku kolejni łodzice wzmacniali pozycję całej rodziny poprzez przemyślane mariaże i obejmowanie intratnych stanowisk – kasztelanów, ochmistrzów dworu królewskiego, marszałków czy biskupów. U schyłku wieku XVI kolejny przedstawiciel rodu, kasztelan rogoziński Jan Opaliński starszy, wykupił Sieraków wraz z okolicznymi wsiami. Po jego śmierci w 1598 roku dobra te trafiły do jego nastoletniego wówczas syna, Piotra. Tak rozpoczęła się historia sierakowskiej linii Opalińskich. Wspomniany już we wstępie Piotr Opaliński urodził się w 1586 roku. Jak przystało na syna magnackiego rodu, odebrał gruntowne wykształcenie. Kształcił się najpierw w kolegium jezuickim w Poznaniu, a później na uniwersytetach europejskich, m.in. w Ingolstadt czy Padwie. To jednak nieuczone księgi były jego przeznaczeniem. Po powrocie z podróży edukacyjnej rozpoczął karierę polityczną. Ożenił się z Zofią z Kostków, a wkrótce ujawnił swoje zamiłowanie militarne. Rozpoczął też szeroko zakrojoną akcję rozbudowy Sierakowa. Obejmowała ona m.in. przebudowę sierakowskiego zamku, wówczas mocno nadszarpniętego zębem czasu. Piotr Opaliński zainicjował także budowę nowego kościoła połączonego z klasztorem, do których zaprosił ojców Bernardynów. Tym samym stworzył podwaliny pod przyszłą pozycję Sierakowa, siedziby jego gałęzi rodowej i bastionu katolicyzmu w regionie. Do historii Piotr Opaliński przeszedł jednak przede wszystkim jako żołnierz. W 1617 roku brał udział w wyprawie królewicza Władysława do Moskwy. Miał pod sobą rajtarów, husarzy i rotę piechoty. Na czele swoich ludzi, wspólnie z wodzem Lisowczyków Stanisławem Czaplińskim, rozbijał Moskwicinów w rejonie Kaługi. W operacji moskiewskiej Piotr Opaliński wraz ze swoimi ludźmi brał udział do jesieni 1618 roku. Wówczas w wyniku braku wypłaty żołdu i trudnych warunków bytowych postanowił wraz z innymi dowódcami powrócić do Rzeczpospolitej. Zaledwie kilka tygodni później podpisano traktat w Dywilinie. Królewicza Władysława wprawdzie nie udało się osadzić na moskiewskim tronie, a jednak Rzeczpospolita odzyskała utracone ziemie. Kolejną wielką kampanią wojenną Piotra Opalińskiego był udział w obronie Chocimia w 1621 roku. Dowodził on, wówczas już jako kasztelan poznański, pułkiem złożonym z 1600 ludzi – husarzy, pancernych, rajtarów i piechoty.
Postawa wodza i jego żołnierzy, w większości przedstawicieli wielkopolskiej szlachty, doprowadziła Piotra, już po zakończeniu wojny, do godności wojewody poznańskiego. Stanowisko to objął w 1622 roku i nie nacieszył się nim długo. Gdy bronił Chocimia, Piotr Opaliński miał zaledwie 35 lat. Fortuna poskąpiła mu jednak długiego życia, na co wpływ miały być może przebyte trudy wojenne. Zmarł 17 stycznia 1624 roku, równo 4 wieki temu. Pozostawił po sobie wdowę Zofię oraz potomstwo. W grupie jego dzieci skupimy się na dwóch synach i córce, Łukaszu i Krzysztofie oraz Zofii. Ta ostatnia miała wkrótce zostać pechową żoną Stanisława Koniecpolskiego. Hetman, znacznie starszy od małżonki, zmarł jednak ledwie kilkanaście tygodni po ślubie, jak głosiły złośliwe plotki, w wyniku przedawkowania afrodyzjaku. Prawdopodobnie zaś na bliżej nieznaną chorobę, być może nerek. Później Zofia poślubiła innego wodza, Samuela Koreckiego. I tym razem Opalińska nie nacieszyła się zbyt długo pożyciem małżeńskim. Korecki zmarł zaledwie kilka dni po ślubie. Do Zofii zaś przylgnęło miano kobiety fatalnej, przynoszącej pecha swoim mężom. I chyba dlatego nigdy już nie wyszła za mąż. Zmarła w samotności w 1657 roku. Równie barwnie potoczyły się losy jej braci, starszego Krzysztofa i młodszego Łukasza. Podobnie jak ojciec, obaj odebrali gruntowne wykształcenie. Najpierw w Poznańskiej Akademii Lubrańskiego, potem w Lowanium, Orleanie i Padwie. Po zakończeniu tego etapu wkroczyli na arenę polityczną, dzieląc się przy tym ojcowizną. Krzysztof Opaliński otrzymał zamek we Włoszakowicach razem z całym kluczem wielkopolskich miejscowości i wsi. Łukasz zatrzymał się Raków. Wkrótce jednak ożenił się z Izabelą Tańczyńską i wyprowadził się do dóbr rodowych swojej żony na Sandomierszczyznę. Zarząd nad Sierakowem powierzył starszemu bratu. W ten sposób Krzysztof Opaliński stał się najważniejszym przedstawicielem swojego rodu w Wielkopolsce. Jako się rzekło, Krzysztof funkcjonuje w powszechnej świadomości przede wszystkim jako zdrajca spod Ujścia, człowiek, który wpuścił Szwedów do Rzeczpospolitej. W rzeczywistości był jednak kimś znacznie więcej. Przyjrzyjmy się tej postaci. Pierworodny syn Piotra Opalińskiego, zakończywszy edukacyjną peregrynację, mając ledwie 20 lat, rozpoczął karierę polityczną. Wielokrotnie posłował na Sejm, mając niespełna 30 lat, objął, podobnie jak jego słynny ojciec, stanowisko wojewody poznańskiego. Początkowo był stronnikiem królewskim. W czasie rządów Władysława IV Wazy zastępował nawet króla podczas zawarcia małżeństwa per procura z Ludwiką Marią Gonzagą. Równolegle rozwijał swoje pasje artystyczne i naukowe. Kontynuował wyposażanie kościoła w Sierakowie. Między innymi ufundował wraz z bratem wspaniały nagrobek swojemu ojcu Piotrowi, autorstwa włoskiego rzeźbiarza Sebastiana Sali. W Sierakowie zorganizował gimnazjum. W murach Sierakowskiego Zamku wspaniałą bibliotekę, a wkrótce także teatr. Krzysztof Opaliński był zresztą nie tylko mecenasem kultury i nauki. Sam również tworzył. Do historii literatury przeszły jego satyry, jedno z najwspanialszych dzieł połowy XVII wieku, przez długi czas niemal zapomniane. Opaliński trzeźwym okiem spogląda w nich na rzeczywistość Rzeczpospolitej, często i gęsto bezpardonowo ją krytykując. Wśród wielu kąśliwych, acz celnych uwag Opalińskiego na temat kraju znalazły się i takie, które inspirowały przyszłe pokolenia twórców. To właśnie satyrami inspirował się historyk Norman Davies, tytułując swoje najsłynniejsze dzieło. Nie rządem Polska stoi, nieźle ktoś powiedział, lecz drugi odpowiedział, że nie rządem zginie. Pan Bóg nas ma jak błaznów i to prawdy blisko, że między ludźmi Polak jest Boże igrzysko. Złośliwi twierdzili, że satyry Opalińskiego to przede wszystkim wyraz hipokryzji ich autora. Zarzucano mu, że wraz z Wielkopolanami nie zdążył na berestecką potrzebę. Przede wszystkim zaś, że skapitulował przed Szwedami pod Ujściem. Sprawa jednak nie jest tak oczywista.
Wojewoda, niechętny polityce Jana Kazimierza, chcąc uchronić przed stratami Wielkopolskę, a przede wszystkim przed zagładą swoje majątności, nie tylko w Kluczu Sierakowskim, ale i Włoszakowickim, uległ naciskom szwedzkim i wespół z wojewodą kaliskim Andrzejem Grudzińskim oraz szlachtą wielkopolską poddał się Szwedom pod ujściem w końcu lipca 1655 roku. Tak fatalny obrót wypadków sprawił, że Opalińskiego obwołano zdrajcą i sprzedawczykiem. Po tych wydarzeniach jego żona Teresa odsunęła się od niego, a on sam wnet zrozumiał swój błąd, gdyż wojska szwedzkie dokonywały i tak rabunku w całej Wielkopolsce. Wkrótce potem, około 7 grudnia 1655 roku, zmarł opuszczony przez bliskich we Włoszakowicach. Swoje w postrzeganiu Opalińskiego dołożył także w swojej twórczości Henryk Sienkiewicz. W usta jego błazna, Ostrożki, włożył taką oto charakterystykę naszego bohatera. Na prywatę narzekał, udawał katona. Od szabli wolał pióro z gęsiego ogona. Po zdrajcy chciał spuścizny, a gdy jej nie dostał, wnet to tam republikam ostrym rytmem chłostał. Z dzisiejszego punktu widzenia decyzja Opalińskiego jest rzeczywiście kontrowersyjna. Jednak sądy moralne z dzisiejszego punktu widzenia bywają mylne. Należy pamiętać, że w przeddzień potopu z Szwedami sympatyzowało wielu polskich magnatów, na czele z przyszłym królem Janem Sobieskim. Sam Stefan Czarniecki rozważał przejście na stronę szwedzką. A jak było z Opalińskim? Posłuchajmy głosu współczesnego historyka. Większość historyków skupiała się dotychczas na ocenie postępowania Krzysztofa Opalińskiego, widząc w nim głównego sprawcę zdrady. Czy było tak naprawdę? W świetle przeprowadzonej analizy wydaje się, że to zachowanie szlachty utwierdziło zarówno Krzysztofa Opalińskiego, jak i Andrzeja Karola Grudzińskiego w przekonaniu, że wszelki opór jest bezcelowy. Odpowiedzialność za kapitulację należy rozłożyć solidarnie na wszystkie siły polityczne, zaczynając od króla Jana Kazimierza. Po śmierci Krzysztofa Opalińskiego pod koniec 1655 roku jego doczesne szczątki złożono w krypcie pod kościołem Bernardynów w Sierakowie. Na początku lat 90. wydobyto jego sarkofag i po żmudnej renowacji przeniesiono do zrekonstruowanego sierakowskiego zamku. Bezcenny zabytek można podziwiać tutaj po dziś dzień. Losy młodszego brata Krzysztofa, Łukasza, potoczyły się zgoła odmiennie. Pozostał on wiernym stronnikiem królewskim. Najpierw wspierał króla w walce z Hieronimem Radziejowskim. Następnie towarzyszył mu w ucieczce na Śląsk w pierwszej fazie potopu. W późniejszych latach popierał projekty reform Jana Kazimierza, w tym elekcję Vivente Regge. Swojego starszego brata przeżyło kilkanaście lat. Zmarł w 1662 roku. Podobnie jak Krzysztof, Łukasz Opaliński był wziętym pisarzem, przede wszystkim politycznym. Pozostawił po sobie liczne pisma poruszające problemy ustroju Rzeczpospolitej czy relacji stanowych. W jego dorobku znalazły się też traktaty filozoficzno-moralne. Brał udział w tworzeniu pierwszej polskiej gazety, tak zwanego Merkuriusza. Doszedł do godności marszałka nadwornego koronnego. Pochowano go w kościele w Końskowoli, nieopodal Puław, setki kilometrów od ojczystej ziemi. Śmierć Krzysztofa i Łukasza zamknęła okres świetności rodu Opalińskich. W Sierakowie jeszcze przez niespełna pół wieku rządzili synowie Krzysztofa. Najpierw Piotr Adam, potem Jan Karol. Ten pierwszy już w 1658 roku odzyskał łaskę królewską i gościł na Zamku Sierakowskim Jana Kazimierza i Ludwikę Marię Gonzagę. To jednak nie zmieniło już biegu dziejów. Z kolei Jan Karol, młodszy syn Krzysztofa, zmarł w 1695 roku. Nie pozostawił po sobie męskiego potomka, ale zostawił córkę, Katarzynę Opalińską, przyszłą żonę króla Stanisława Leszczyńskiego. To ona była ostatnią z rodu Opalińskich, która przynajmniej na papierze zarządzała Sierakowem. Po jej śmierci w połowie XVIII wieku ta gałąź wielkiej familii ostatecznie wygasła. I tak niegdyś potężny wielkopolski ród przeszedł do historii. Opalińscy pozostawili po sobie liczne ślady materialne w postaci fundacji kościelnych, dzieł literackich, a także pozostałości zamków i pałaców. Pamięć o nich kultywowana jest m.in. przez mieszkańców Sierakowa po dziś dzień. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!